Panie Damianie, Kongres Sport Biznes Polska. Co środowisko piłki ręcznej z tego typu wydarzenia chce wyciągnąć do siebie? Jeśli chodzi o specyfikę akurat mojego klubu, gdzie w naszym portfelu mamy ponad 70 sponsorów, jest to dla mnie bardzo ważne, żeby zdobywać doświadczenia przy budowaniu relacji biznesowych, bo jak wiemy, sport jest tą areną, gdzie rozgrywamy mecze na dole, ale niezwykle ważne są to też pojedynki u góry, czyli te pojedynki biznesowe, gdzie zarówno z sektora prywatnego, jak i państwowego oraz samorządów mamy środki, które pozyskujemy i jakby dbanie o relacje, budowanie tych relacji jest niezwykle ważne przy rozwoju takich projektów, które my mamy w Gdańsku. Dlatego też chciałem ja tutaj przyjechać, żeby zobaczyć nowe modele, co tak naprawdę oczekują poważniejsi sponsorzy w budowaniu tej imprez, które akurat były przedstawiane na tych panelach. Myślę, że to jest kolejne doświadczenie, kolejny krok dla rozwoju też dla mnie i dla naszego klubu. W dzisiejszych czasach do klubu piłki ręcznej łatwo jest tego sponsora, czy wręcz przeciwnie? Co mi się wydaje, że jakby nie można tylko wyodrębniać piłki ręcznej, bo to jest przy każdej dyscyplinie. Niezwykle ważne jest budowanie relacji w środowisku sponsorowskim i wydaje mi się, że w naszym klubie akurat się to udaje, aczkolwiek zawsze jak w sporcie chcemy, żeby było jeszcze lepiej i żeby ta organizacja jeszcze bardziej działała w miarę swoich możliwości i dawała jak największą satysfakcję naszym partnerom, bo niezwykle trudno jest pozyskać partnera i bardzo trudno jest go utrzymać przy sobie, żeby był zainteresowany nie tylko jakby sportowym aspektem, ale też biznesowym, jeśli chodzi o kluby. Czego dzisiaj przede wszystkim partner, sponsor oczekuje, wymaga? To oczywiście zależy od poziomu wsparcia, bo wiadomo, że największe korzyści zawsze ma ten partner strategiczny, największe i wymierne korzyści, jeśli chodzi o zwrot ekwiwalentu. Mniejsi sponsorzy wymagają właśnie kontaktów biznesowych, możliwości nawiązania relacji z innymi partnerami i oczywiście też zawsze w sporcie emocji, przeżywania czegoś nadzwyczajnego, obojętnie na jakim to jest poziomie, czy mówimy tu o poziomie rozgrywek młodzieżowych, czy o poziomie rozgrywek seniorskich, to oczekujemy tego, żeby te emocje były, żeby był pewna organizacja wokół eventu, czyli samego eventu, bo oczywiście ta impreza sportowa jako event to nie jest tylko rywalizacja na boisku, ale też otoczki, które się dzieją wokół takiego wydarzenia są niezwykle ważne i budowanie atrakcyjności dla kibica, dla sponsora jest niezwykle ważne w budowaniu całej społeczności klubowej. Podczas kongresu dużo mówimy też o szkoleniu dzieci i młodzieży, o tej popularyzacji sportu. Jak to w tym momencie w piłce ręcznej wygląda? Czy dzieciaki do Szczypiorniaka garną się chętnie? Wydaje się, że tutaj przechodzimy następny etap, gdzie kiedyś oczywiście to bazowało na wielu nauczycielach, którzy byli pasjonatami naszej dyscypliny. Teraz jakby wymagania wzrastają, tempo życia wzrasta i jakby oczekiwania tych opiekunów też jakby się zmieniły. Jako sport jesteśmy na pewno atrakcyjni dla dzieci, ale musimy też jakby podjąć reformę przy organizacji dla najmłodszych, aby ona była atrakcyjna i wydaje się też, że oczekiwania są też takie, żeby budować w następnych etapach i sposób rywalizacji, i miejsca rywalizacji i to też są dość duże wymagania, żeby dzisiaj przyciągnąć do dzieci do piłki ręcznej, oczywiście wspólnie z rodzicami, bo dzisiaj ten aspekt jest nieodzowny i zachęcić do wspólnego przeżywania takich wydarzeń. Na dzień dzisiejszy niestety w naszej akurat dyscyplinie widzimy tendencję ujemną, ale wydaje mi się, że właśnie przy reformie pewnych struktur i pewnych organizacji rozgrywek możemy wrócić, bo to jest niezwykle ważne, żeby budować naszą piramidę z dołu od dołu i zająć się
zająć się powoli rozpowszechnianiem tej naszej dyscypliny dla większości młodzieży. Z optymizmem patrzy Pan na to, co z polską piłką ręczną się dzieje, na to, co może się dziać, jak polska reprezentacja wygląda. No bo wiadomo, mamy dwa bardzo silne kluby na skali europejskiej, jednak już niestety nie przekłada się to na poziom reprezentacyjny i chyba najbardziej boli mimo wszystko to, że ta wasza złota generacja nie do końca została wykorzystana. Pewien czas minął i myślę, że tutaj dużo słów już na ten temat powiedziano. Mój przyjaciel z boiska, Sławek Szmal, chce kandydować i chce to zmieniać, chce kandydować na prezesa, ma świetnych, wiele pomysłów. Chciałbym mu w tym pomóc i myślę, że to jest taka droga, która może odbudować naszą dyscyplinę w przeciągu następnych 4-8 lat, abyśmy wrócili, bo też nauczeni przykładem chociażby siatkówki wiemy, że jest to możliwe do zrobienia, wymaga bardzo dużo pracy, tak jak powiedziałem, szczególnie w terenie i szczególnie na tym najniższym poziomie naszej piramidy, bo tak naprawdę to jest sól do tego, żeby cokolwiek zbudować i na pewno z tych programów, o których ze Sławkiem rozmawiałem, z tych pomysłów jego, o których z nim rozmawiałem, wynika, że jest to możliwe do zrobienia. Kosztuje na pewno bardzo dużo pracy, ale myślę, że każdy sportowiec, a szczególnie piłkarz ręczny, takiej pracy się nie boi tytanicznej i jest gotowy na to, żeby się poświęcić dla swojej dyscypliny. Super, bardzo dziękuję.